Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, pogramy troszeczkę w Division 303. Właśnie odesłali się do mnie twórcy tej gry, podesłali kluczyk. No to warto byłoby pokazać, nie? Cóż to ciekawego ta gra przedstawia, moi drodzy. Division 303, bo wszyscy znają, nie trzeba tego nikomu przedstawiać. Kościuszkowski Division, który miał najwięcej zestrzeleń w tej bitwie o Anglię spośród wszystkich dywizjonów, czy to polskich, czy to czechosłowackich, czy to brytyjskich. Dobrze, moi drodzy, rozpocznijmy nową grę. To jest... Zobaczmy, jak to wygląda. When we first arrived to Britain, we felt lost. So many months without a real home. So many months of disregard for our country and for us. The days of rigorous training in Demlin Academy seemed like a sweet dream. A curious thing, the soldier's life. At time of peace, you sometimes secretly long for war. It may seem a thing you are made for, a test, an adventure even. Yet when it starts, all you want is to defeat your foes as fast as you could to end the tragedy and save lives. We lost our country. We also weren't able to help saving France. Britain was the last stop for Nazi Germany. And for us, it was time to fight. I learned I will be joining number 303 Squadron and was expecting to see some familiar faces there. We all were hoping to continue the great traditions of our former units. And with more modern equipment, we knew this time we have a real chance of triumph. When I arrived to RAF Norfolk Air Station, I felt ready for any challenge. Okej, moi drodzy. No. Więc, moi drodzy, tak to wygląda. O, coś tu leci. Hurricane, moi drodzy, na niebie. Otóż tak, słuchajcie, gierka jest... Znaczy tak, obecnie jest wczesny dostęp, ten co tutaj widzicie może się jeszcze zmienić. Kurde, tak trochę dziwnie mi się tutaj... działa. Idziemy sobie wysoko. Wysokie ustawienia. No już nic nie widać za bardzo, a gierka chodzi nieco lepiej. No tutaj słuchajcie, problemy mogą być z optymalizacją troszeczkę, bo tak jak mówię, jest to wczesny dostęp. Dobra, mamy wsiąść na rower. Oko. Do mechaników mamy pojechać i pogadać z nimi, tak? A chyba tam jest strzałka, która nas kieruje. Jest to ciekawe, na pewno. Słuchajcie, grałem w demko. Demko całkiem fajnie wyglądało. Całkiem przyjemnie. O, tu już widzimy pierwszego Hurricane'a. O, w końcu to jacyś ludzie są. Robić te pajace. Pajace. Hihi. W sensie, że co, że tu? Nie, strzałka pokazuje gdzieś tam. Pojedziemy. Na razie jedziemy sobie na rowerze po bazie lotniczej RAF-u. Northolt się nazywa. Okej, tu są. No, muszę przyznać, że w porównaniu z demem, to ta gra naprawdę mocno się zmieniła, bo z tego co pamiętam, demko ograniczało się do tego hangaru i do jednego samolotu.
No siemano. About some personal touches on my hurricane. Bach. You want a personal touch? No problem. Pof. Jest zumbach. Dobra, mamy otworzyć przedział karabinów. W zasadzie jest to symulator powietrzny połączony troszeczkę z Car Mechanic Simulator. Tyle, że możemy tutaj sobie pięknie wszystko demontować. Oczywiście, moi drodzy, Hurricane oznacza to 7 karabinów, przepraszam, 8 karabinów maszynowych. Bo w tyle był uzbrojony. Ok, zainstaluj części. I obszar. Poluzuj szynę. Dobra, jaką szynę mamy poluzować? Połączyć tryb. A, tu możemy sobie zmienić ustawienie tych karabinów maszynowych. Dystans. Słuchajcie. Polscy lotnicy odnosili takie sukcesy podczas II wojny światowej dlatego, że podlatywali zawsze najbliżej przeciwnika. Jestem ciekaw, czy mi by się tak udało. Ten stans, rozproszenie też jest tutaj najniższe. Tak pośrednio. Jest z kolei duży dystans, ale z kolei rozproszenie beznadziejne. Mały dystans. Tak. Chyba to bym wziął. To jest całkiem spoko dystans. Punkt zwarcia to jest 230 metrów. Tutaj mamy pół kilometra. Zazwyczaj używało się właśnie takiego zestawienia. 370 metrów. Bezpiecznego dystansu. Kurde, fajne to jest. Zdolnionych pilotów. Dobra, ja myślę, że wezmę sobie to. Maybe this way? Tak, weźmiemy sobie to. Okej. Okay. Dobra, na świecie będziemy mogli nasz samolot tutaj ulepszać, nowocześnie. Jestem tylko ciekaw, czy tutaj będą tylko łącznie Hurricane'y. Czy też może na Spitfire'a byśmy się załapali. Wtedy to by było fajne. Pierwsze zadanie wykonane. Teraz tak. Mamy nam radar. Boże, te samoloty hałasują. Dobra, to mamy tak. Mamy z kimś pogadać. O, Franciszek. Sergeant Franciszek has crashed his plane because he tried to land it without extending the landing gear. What is wrong with you and your understanding of even the basics of training? Let me guess. Kent? Yes, and Khaled was right behind him, nodding sarcastically. Don't worry, Josef. Unlike us, they both were brought up in countries with modern planes growing on the trees. Don't be unfair. The Polish aircraft at the time were also said to be modern. Yes, a decade ago. Still, the hurricanes may be growing on the trees here, but harvest is poor. Try to remember about the undercarriage next time. It is vital for us to not belly land. Consider the war effort. Dobra, no tak, słyszałem o tym przypadku Franciszka, że no, znaczy to się zdarzało. Jeśli, słuchajcie, byliście szkoleni na samolocie, który ma stałe podwozie, na przykład tak jak PZL-11, no to, a parę miesięcy później przesiadacie się do jednego z najnowocześniejszych samolotów na świecie, jakim wtedy był Hurricane, który miał chowane już podwozie, no to zdarzało się zapomnieć, nie? Wysunąć kółeczka. Would you believe it? They called us the worst case in history. Well,
Let me rewrite that history they are speaking of. Now that you've mentioned it, you still have the diary of yours, right? Of course. Should I be forced to drop my lunch or the diary, I would rather starve than lose my scribblings. Let us hope you will not run out of food, but only out of paper one day. Let us hope we will run out of war sooner. A w ogóle Frantisek, on był Czechem, z tego co pamiętam. On też to nazwisko czesko brzmiące. Nie pamiętam jaka była jego historia, ale pamiętam, że jakoś się zakumplował z Polakami. Dobra, mamy rozpocząć misję. Dobra, weźmy sobie arcade, bo jakimś tam mistrzem symulacji nie jestem. Poziom trudności weźmy normalny, zobaczymy. Dobra, zaczynajmy. Dobra, lecimy. Keep up! Open the throttles, gate if you have to. Best give that you already did all the exercise. You are the last one in the row. Dobra. A few of you crashed their planes during exercise. Could you prove you can fly at all? Nie, nad optymalizacją muszą popracować ewidentnie w tej grze. Well, it's not bad. Not bad at all. Paszkiewicz, Boże, te wszystkie nazwiska kojarzę. Tu jest punkt. Dobrze wiedzieć. You are not a disappointment. The rest of the flying should be a breeze. Nie, on tu niby zrobić. Przejść przez znacznie. No spokojnie. Good. But can you hit anything? Dobra, będziemy strzelać, moi drodzy, do balonów. Something stationary. Got your guns harmonized? Good. We fighters need to have a good perception. So sense your target's distance and predict the trajectory to know when the lights are green for shooting. Even with little imagination, those balloons look like German Zeppelins. Aha, tak po prostu. Dobrze. 12 o'clock. Tally ho. O. It's a dernier. I prove you I can shoot well. And dobra. I will prove you I can shoot even better. To dziesiątka. Oh, bloody hell. Co się stało? Jak mógł się silnik przegrzać? Serio? No nie, no muszę powtórzyć misję, nie? Keep up! Open the throttles, gate if you have to. Best give that you already did all the exercise. You are the last one in the row. Dobra, na spokojnie. Trochę przegiąłem ewidentnie. A, spoko, mogę się ten porozglądać. Było też wszystko w stopach podane, mogę to zmienić. Gdzie to może być? Rozgrywka. Maski imperialne. Wyłącz! Bo one mi niewiele mówią. Znaczy, nie, że niewiele, ale... dałbym se radę. Długo instruktora.
Panie instruktorze! A few of you crashed their planes during exercise. Could you prove you can fly at all? Dobra, mamy lecieć tam. Ciekaw, na ile mi... A, bo czekajcie, tu mamy temperaturę wody, tu mamy temperaturę oleju, tak? Well, it's not bad. Not bad at all. Okej. You are not a disappointment. The rest of the flying should be a breeze. Temperatura wody nieco wzrosła. Znacznik który? Ten tutaj jeszcze. Nie, jak ja nie lubię takich misji. Good. A no cóż, trzeba to przeżyć. Got your guns harmonized? Good. We fighters need to have a good perception. So sense your target's distance and predict the trajectory to know when the lights are green for shooting. Even with little imagination, those balloons look like German zeppelins. Ale nie trzeba. Poza zasięgiem. Bandit! Bandit, 12 o'clock. Dobra, mamy ich. 110. I prove you I can shoot well. And I will prove you I can shoot even better, Buster. What are you doing? Form up! Oh, bloody hell! Dostał! But does it matter? It's a training flight. Your lack of discipline is unacceptable. But your accuracy and piloting skills are impressive. For me, your squadron should be called operational. Perhaps in the future. Okej. Nie, jakieś karty tu się zbiera. Ze zumbachem mam. Super. Dobrze. Nie powtórz. Wróć do bazy. Okej. Okay. To teraz. Ciśnij i wyświetl menu kart pilotów. A, i tu mamy ten. Biografię. Zumbacha. Możecie sobie poczytać, jeśli chcecie. Super. Fajne rzeczy. Tam jakieś edukacyjne wartości tak dla sobą przedstawia. Mam iść do dowództwa, tak? It's a shame we couldn't have seen the face of our friend, Mr. Kellett. Donald, it's Major Kellett. We are at war. And the English are in charge here. You want to face a massacre? Or have hot tea poured into your trousers? I'd just like them to wage war against Adolfs, not us. I know. Just don't create more reasons for them to be mad about us, okay? You and Pasha broke loose and violated an order. But personally, I'm glad you did. Na to, że to chyba ja jestem zumbachem.
Co, z dowódcą eskadry mam się, znaczy tego dywizjonu mam się spotkać? Major Kellett was Urbanowicz. Trying hard, but he could not have hidden his respect. It was, however, a bit buried underground, I'd say. He's going to be buried himself one day, if we are not around to help him. Hush! I overheard him talking with Captain Kent. The ice melts. Good to hear. Thank you, sir. But just don't get too bold and proud, Sergeant Zumbach. Make sure you know the all rules of flying by heart. Yes, sir. Dobra. Zacznij następny dzień. Odbyj się na spoczynek, tak? Ja tędy przejdę. Ale. Blokowany, dobra. To wezmę rower i ja pojadę. Udać się na spoczynek. To w tym budynku. Trochę dziwnie nie widzi się w rowerze, ale... Pamiętaj, że to jest no, wczesny etap gry jeszcze, tak, znaczy ogólnie no, etap produkcji gry. Wczesny dostęp, który chyba trwa od czwartku. Ja mamy sobotę. Dobra. To jeszcze się sporo rzeczy może zmienić. 21 sierpnia 1940 rok. Dobra, co teraz? Porozmawiaj z Urbanowiczem, okej. Okay. Znowu na rower. Boże, ja na tym rowerze jeżdżę więcej tutaj... O Jezus. Ale klatki spadły. Ja na tym rowerze jeżdżę więcej tutaj niż latam tym myśliwcem. Tu w tym rynku będzie. Dobry panie poruczniku. It's going to be 1 year tomorrow. Sir? Oh yes. Right. It all happened so fast. September, Demblin. Luftwaffe attacks. Evading the Germans while evacuating the cadets through Romania. Sailing to France and now England. I am so glad we can have a meaningful fight. Finally. Not all of us. Some of my friends... Somehow the command will not let them fight. Your namesake, Wanowski, he is a talented aviator. Yet he waits for his turn. He has not even been admitted as a member of any squadron because he's... they call it unruly. Sergeant, let me assure you I am against punishments like that. People who make mistakes need to be proven wrong, not punished. I have been punished myself, you know. Yes, sir. Thank you for your kind words. If I may speak freely, I would say that you have a great future as a leader before you. Don't count on it, Janek. Mam wrażenie, że te teksty po angielsku są czytane przez Polaka. W ogóle jestem ciekaw, czy ja mogę w opcjach sobie tutaj włączyć język polski. Są kwestie polskie tutaj. Znaczników, dźwięk. Dobra. Nie. Nie ma. Dobra, zobaczymy. Wsiadamy na rower. Mamy zacząć misję. Idziemy do naszego Hurricane'a. Pokud już tą rozgrzewkę by już mogli skończyć, nie? Drugi dzień. Taki trzeci. Nie, chyba drugi. Ale fajne jest to lotnisko. Chciałbym powiedzieć, że tak przyjemnie. Przyjemnie to wygląda. Tutaj dopracują to i myślę, że będzie naprawdę spoko gierka. Dobra, lećmy. O, to mogę sobie zmienić na przykład na realistyczny, ale wolę ten arcade, bo nie mam, wiecie, tak na myszce i na klawiaturze gram, więc tak, no słabo byłoby na tym realistycznym. Ale słuchajcie, jeśli by ktoś miał sprzęt do tego, to myślę, że całkiem fajnie mógłby sobie pograć. Dobra, zaczynajmy.
Chrzest Ognia. W końcu zaakceptowano nas jako jednostkę liniową. Czuliśmy satysfakcję i determinację. Po radości i świętowaniu byliśmy gotowi na prawdziwą potańcówkę. Z nadzieją na dobre owoce. I na mniej nudy niż na tych męczących lotach szkoleniowych. Wreszcie, rok po wybuchu wojny, dostaliśmy prawdziwą szansę, by jakoś na nią wpłynąć. Dobra. My Polish friends, you have a chance to shine. Prove me yesterday was not an accident. Only if you prove us you are not a slave. Tally ho! Do dziewiątki przed nami. You know what to do. Just don't get stuck. Wow! Troszkę się tego nie spodziewałem. Zacząłem się bawić troszkę przepustnicą. Oh, what a fierce Hun! I can't lose him! Can anyone? No, Hurricane może mieć ciężko ze 109-kami. Chodź, 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 chodź. Ach. Dobra, spokojnie. Jeszcze... Zdjąłem go! I think you have proven you know your craft. Let's proceed, shall we? Dobra, tam lecą jeszcze dwie. You ground him. Dobra, spokojnie, gonimy ich. One less Adolf. Bye, snapper. Ten dokąd? Uwaga. Ach. Muszę powiedzieć, że lata się bardzo podobnie jak w Wortanderze. One crowd down. Yeah. Dostał. Jezus Maria. Ach, postrzelał mnie. Ja nie lubię takich czołówek. Na pochybę. Trafiamy, dobra. Ja się chcę zabawić. Te 109 są szybsze niż Hurricane'y. Jeśli on nie będzie chciał się ze mną zmierzyć, to ja niewiele tu zrobię. Ach. Dobra. No chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu.
crowd down. Dostał. Na serio, przyczepiło się do pocisku, który nie trafił. It's clear. Congratulations, 303 Squadron. We can return to base. Bloody fine show. Dobrze, pięknie. Gustav Kellett. Gustav Kellett był dowódcą Dywizjonu 303, przynajmniej na samym początku jego. Był Kanadyjczykiem. RAF miał pełne standardy. My planowaliśmy je przełamać. Ale tym razem wrażenia były znacznie bardziej pozytywne. Nie mieliśmy wyboru. Musieliśmy widzieć nasz... Nie mieli wyboru. Musieli widzieć nasz potencjał. Ostatnie dni sierpnia zmieniły wszystko. Zmieniły też bitwę o Anglię. Moi drodzy, tutaj kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dziękuję Wam za wszystkie Wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. No i cześć.